Państwo z nami jest naprawdę dużym zastrzykiem, który motywacyjny, który pobudza nas do dalszego działania. Dziękujemy Pani Halenie Ciubińskiej oraz proboszczowi tutejszej parafii, księdzu Marcinowi Morzejko, za to, że pozwolił nam tutaj gościć i za przemienne prowadzenie całej uroczystości. Również pani dyrektor Centrum Kultury i Sportu, które widzicie Państwo, pomyliłam się jeszcze raz. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lężnie, pani dyrektor Wiesławie Borowiec oraz pracownikom, którzy tutaj wszystko zorganizowali, nagłośnili i pomogli nam to dobrze przeprowadzić. Podziękowanie kierujemy do sponsorów. Dziękujemy Radzie Miasta i Gminy Tetrzno. Dziękujemy panu burmistrzowi Wojciechowi Kallas, piekarni Wies Tetrzno, pani Małgorzacie Grochowina, państwu Halinie i Stanisławowi Laskowskim, właścicielom sadu, firmie Przybkowo, panu dyrektorowi Markowi Walentyńczykowskiemu, państwu Teresie i Michałowi Gołębiewskim. Dziękujemy za przybycie wszystkim chórom zaproszonym. Dziękujemy przede wszystkim dyrygentom, którzy przyczyniają się do naszych osiągnięć. Z całego serca wszystkim dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego. Zapraszamy do nas panią Gabrysię Kacorzyńską, Katarzynę Górnarz i panią Lidię Czaja. Bardzo proszę. Dziękuję Ci serdecznie.
do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ale nim się rozejdziemy, 5 minut dla reportera.